Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby gawędzić o książkach, ale też nie o książkach, o różnych bieżących wydarzeniach. Ja dzisiaj chciałem się odnieść do tego, czym się wszyscy ekscytują, czyli do zamachu na irańskiego generała, którego Amerykanie dokonali w Iraku. Ja nawet nie znam szczegółów, proszę Państwa, dlatego że ja się tym w ogóle nie ekscytuję. To jest takie, to wszystko ma charakter ekscytacji podwórkowych. To znaczy, ja to oglądam, to są sprawy, które z istoty nas nie dotyczą, mimo tego, że jesteśmy sojusznikami. Natomiast każdy usiłuje na tym wydarzeniu ugrać jakieś 5 złotych, tak? I każdy usiłuje powiedzieć coś, co go sprofiluje odpowiednio i zwróci na niego uwagę wyborców. Wiele jest takich wypadków, wiele jest takich wydarzeń, które tak naprawdę mają kontekst polityczny, lokalny, kontekst do następnych wyborów, a przedstawiane są jako jakaś geopolityka albo jakieś nieprawdopodobne wielkie wydarzenia, wokół których można osnuć jakąś narrację. To... Proszę Państwa, odsuńmy się od tego, zostawmy te sprawy my, wyborcy, politykom, dlatego że angażowanie się w to emocji jakichkolwiek spowoduje jeszcze głębsze podziały wśród nas, ludzi mówiących po polsku, niż te, które mamy dotychczas. Naprawdę nie ma sensu ekscytować się tragicznym zgonem pana generała Sulejmaniego, który nie był przecież niewiniątkiem, umówmy się, i nie ma co hamletyzować, jak to czynią niektórzy, rozdzierając szatę i zastanawiając się, czy też to Sulejmani był terrorystą, czy to może Donald Trump jest terrorystą i co z tego może wyniknąć. Proszę Państwa, dla nas nic z tego nie może wyniknąć. Jestem o tym głęboko przekonany. Żadnej eskalacji nie będzie. To wszystko, co się dzieje, to jest pokazówka. W dodatku bezkrwawa, znaczy początek był krwawy, natomiast to, co się dzieje dalej, to jest wszystko przedstawienie, które zostanie w odpowiednim czasie zwinięte i dojdzie do jakiegoś podstołowego porozumienia. Niejawnego, o którego szczegółach my się nigdy nie dowiemy. Więc nie ma się co ekscytować, nie ma co dramatyzować, bo tak jak mówię, wszelkiego rodzaju ekscytacje mają charakter podwórkowy. Tak? To jest takie gadanie chłopców z przedszkola o bombie atomowej, tak? Którzy obejrzeli sobie program emitowany w latach 80., przyszli sobie z powrotem na drugi dzień do przedszkola i muszą te kwestie omówić, czy ta rakieta Cruise to spadnie na to przedszkole, czy nie. Ci, którzy pamiętają rakietę Cruise, to wiedzą, o czym mówię. No więc, proszę Państwa, o wiele ciekawszą kwestią moim zdaniem jest to, co się wydarzyło w noc sylwestrową i o czym dowiedziałem się w zasadzie przed chwilą, czyli śmierć Krzysztofa Leskiego. Zaskakująca rzecz zupełnie, ponieważ Krzysztof Leski był jednym z najstarszych blogerów czynnych w Salonie 24, a potem poza Salonem 24. Moim zdaniem blogerów skrajnie nieciekawych, co nie znaczy, że nie wyrażamy współczucia rodzinie. Nie wiem, czy pan Leski miał jeszcze rodzinę, bo z tego, co pamiętam, był człowiekiem samotnym. No, zaskakujące i dziwne wydarzenie, proszę Państwa, dlatego, że to jest no, któreś z kolei już takie gwałtowne odejście osoby rozpoznawalnej publicznie. Sprawa blogowania świętej pamięci Krzysztofa Leskiego, wszyscy pamiętamy, jak była irytująca, dlatego że pan Krzysztof działał zawsze w porozumieniu z administracją Salonu 24, miał tam rozmaite fory, jego teksty lądowały za każdym razem na samej górze i wszystkich innych kolegów, w tym mnie, bardzo to irytowało. No dzisiaj to już jest przeszłość i możemy się z tego pośmiać. Krzysztofa Leskiego nie ma już między żywymi. Ciekaw jestem, jaka legenda będzie towarzyszyła temu odejściu. Jestem tego o wiele bardziej ciekaw niż tego, co się dzieje w czasie pogrzebu pana Sulejmaniego, no bo jest to bądź co bądź człowiek z rodziny rozpoznawalnej, człowiek z rodziny o określonej tradycji, z głębokim wątkiem martyrologicznym, a przynajmniej za takowy uważanym i tak przedstawianym. No, Krzysztof Leski, to Krzysztof Natanson Leski, a jego
ojciec Kazimierz Leski to Kazimierz Natanson-Leski, jego dziadek Juliusz Leski to Juliusz Natanson-Leski i tak dochodzimy do Henryka Natansona, sławnego wydawcy, który tutaj rozwijał nad Wisłą w XIX wieku działalność wydawniczą, ale został uśmiercony gwałtownie, prawdopodobnie przez agentów niemieckich. To jest sprawa, której się nie omawia systemowo w Polsce, bo historia rodziny Natansonów jest zamilczana. Jak ktoś jest ciekaw szczegółów, to odsyłam do Ludwika Krzywickiego. Nie będę reklamował swoich własnych książek w związku z śmiercią Krzysztofa Leskiego. Odsyłam do Państwa, do Ludwika Krzywickiego i treści zawartych w jego wspomnieniach, bardzo ciekawych i bardzo ważnych. No, proszę Państwa, co tu powiedzieć? Kazimierz Leski zostawił wspomnienia, ojciec Krzysztofa Leskiego, w mojej ocenie skrajnie niewiarygodne. Zostawił nagrania na YouTubie, w mojej ocenie skrajnie niewiarygodne. Juliusz Leski to był człowiek z wielkim rozmachem działający u samego zarania niepodległości państwa polskiego i człowiek, który występował z ramienia takich spółek jak Nitrat i Pocisk. Kto słyszał, ten wie. Ja nie będę tego teraz rozwijał i każdy interesujący się tymi sprawami wie, co to była afera Nitratu. A Krzysztof Leski, świętej pamięci, był więzionym opozycjonistą. Jak dzisiaj podały portale, nie przyjął odznaczenia od prezydenta Dudy z powodów jakichś takich, że prezydent go nie zaprosił na jakiś bankiet. Oczywiście te same portale umieściły natychmiast zdjęcie, jak Krzysztof Leski stoi w takiej dość dużej komitywie z prezydentem Komorowskim, żeby wszystko było jasne. No więc mamy gwałtowne odejście, które jest natychmiast wygrywane politycznie. I podkreślana jest ta tradycja, jaka towarzyszyła rodzinie Leskich, moim zdaniem dość kontrowersyjna i dość dwuznaczna, ale widocznie dla osób, które to zdjęcie z prezydentem Komorowskim umieszczają, ona taka nie jest, tylko jest jednoznaczna. Nie będę tego oceniał. Jestem szczerze zdziwiony, bo jak mówię, to nie jest pierwsze gwałtowne odejście w naszych tutaj okolicznościach, których doświadczamy, osoby rozpoznawalnej publicznie. No a w historii rodziny Leskich też nie jest to pierwsze, Natansonów, przepraszam, nie jest to pierwsze gwałtowne odejście. Ciekaw jestem, co wykaże to śledztwo i jakie będą wyniki. Zapewne będziemy o tym informowani na bieżąco i będziemy się mogli czegoś dowiedzieć. Na razie pozostaje nam złożyć kondolencje rodzinie, jeśli takowa jest. I no jakoś się zadumać nad tymi nieoczywistymi losami rodzin, również wpływowych, proszę Państwa. To z tego, co zdążyliśmy się zorientować, to jest to morderstwo jakieś przypadkowe, a sprawca się przyznał. Znaczy przypadkowe w sensie takim, że niepolityczne, tak? Bez kontekstu. Jeżeli tam jest jakiś kontekst, no to raczej bym powiedział medyczny. Jak to sugerują newsy, ale to jakoś się pewnie będzie rozwijać, być może się nigdy nie ujawni. Ja tylko przypomnę, że Krzysztof Leski organizował co roku w styczniu taki marsz, znaczy albo był współorganizatorem, nie pamiętam dokładnie, taki marsz do Puszczy Kampinoskiej śladem powstańców styczniowych. Wiele osób w tym brało udział. To był nocny, pieszy marsz. No było to parę lat temu. No było to parę lat temu, kiedy Krzysztof Leski miał tyle lat, co ja teraz. Zaskoczony byłem, że miał 60 lat, bo nie wyglądał. No i nie wiem, czy ten marsz się dalej odbywa. No w każdym razie był to człowiek uczestniczący w życiu publicznym, w życiu społeczności blogerskiej, jak się wtedy mówiło. Społeczność blogerska już dawno jest rozwałkowana i dziennikarze ogłosili, że już jej nie ma i koniec z blogerami. Trzeba im postawić krzyżyk i wbić osinowy kołek w pierś. No i taki chyba też potroszę charakter, mimo tego, że ja nie sympatyzowałem z blogiem Krzysztofa Leskiego, ma to odejście.
a może nie, nieważne. W każdym razie mówię o tym, bo uważam, że rzecz jest warta odnotowania i zauważenia, a także warta śledzenia tych wątków, które będą się pojawiać. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.